Susu, witam wszystkich bardzo serdecznie w 112 odcinku S jak Simsy. Bardzo powoli wstaje dzień, bo jest dopiero piąta. Ale część rodziny Kirmowskich, między innymi Bianka, postanowiła już wstać i wybrać się do kuchni po naleśniki. Jak widać, ta ciąża z jednej strony pobudza u niej apetyt. O, on już bardzo śmiesznie chodzi. Nie no, nie szkicuj, kochana, na podłodze. Czekajcie. Ja muszę tutaj opanować sytuację. W ogóle... Aha, ona ma jeszcze płyn i świeczkę tutaj, no ale kupiliśmy jej mamy. Kąpiel z mebelkami. Oczywiście się jej należy. Znowu chciałabyś masaż. Dobra, ale... Mikołaj poszedł do pracy już? Ja tylko na chwilę zdjęłam z niego kamerę. Jeszcze przecież leżał w łóżku, ale okej. Byłam pewna, że jeszcze... Aha, bo mu wyskoczył komunikat o dyżurze. I teraz poszedł. To dlatego, tylko myślałam, że to jest jeszcze ten stary komunikat, co wiecie, się nie aktywował najlepiej. No ale okej. Dobra, Mikołaj poszedł głodny do pracy, ponieważ ma dyżur. Ale nie będzie pracował ciężko, tylko biznes jak zwykle. Mam nadzieję, że zaraz coś zje i nie będzie taki strasznie głodny. Julia jeszcze śpi. W ogóle Julia ma nowe zestawienie ubrań, takich bardziej wiosennych, ale Bianka super wygląda. Dzisiaj Bianka ma iść do spa. Dzisiaj Bianka ma dzień relaksu, także niech się relaksuje. Mam nadzieję, że Mikołaj zdąży przeczytać tę książkę o ciąży. Do kiedy ty masz? Do 8. No tak, tylko że potem znowu masz od 9 do ten. Masakra, biedny Mikołaj. No trudno, no takie życie. Właśnie kariera lekarza dlatego wydawała mi się zawsze dosyć ciężka. Virginia, zjedz coś sobie dobrego. Co my tu mamy? Może być wegetariańska. Tak? Chińska przekąska wegetariańska? Właśnie, w nocy jeszcze Virginia skończyła obraz malować. Ty idziesz dzisiaj do pracy? Tak. No to może jeszcze zdążymy go sprzedać. O, o, o. Tutaj. Też taki... Ostatnio ma takie... Widzę fazę na takie cyfrowe rzeczy. Ale sprzedamy go. Bianka śpiewa i się kąpie. Lubię te ich ręczniki w ogóle. One są ze store, ale... Dobra. Rodzina jest bardzo rozśpiewana, jak wiecie, zwłaszcza pod prysznicem. O, Julia wstaje, super. O, wypić kwasty. Dobra. Julia... teraz... Dobra, może zjemy jakieś resztki. Omletu, na przykład. Potem się przebierzesz w jeden ze swoich wiosennych stroi. Tak, Julia ma teraz fazę kwiatową. Przechodzi właśnie silną fazę kwiatową, co nie zawsze... A, nie, nie, nie. Nie zawsze dobrze wygląda. No, ale cóż poradzić. Starsza pani jest silną fazą kwiatową. O, masz jabłko, zjedz sobie, może ci pomoże. Także jej wszystkie ubrania mają jakieś kwiatki na sobie, takie typowe kwiatkowate wzory. Wiecie, wiosno. Okay. Virginia, idziesz sprzedać obraz, mam nadzieję, że zdążysz. O, mi żal Mikołaja. O, no trudno. A do której potem musi pracować? Do 19. No to trudno, no. Nic na to nie poradzimy. O, Virginia sprzedała obraz, to jeszcze możesz zdążyć... pójść do toalety. I zaraz zobaczycie strój Julii. O, ktoś tam sobie tupta. Chciałam... O, dobry dzień na żeglówkę! Zdążysz zjeść jabłko? Ja tylko nie wiem, czy jedno jabłko mu wystarczy. Czekajcie, to sprawdzimy. Nie, nie, czekaj. Zdążyłeś zjeść? No trudno, wyszedł biedny przed szpital, zdążył zjeść jabłko i wraca, ale przynajmniej nie jest głodny. Dobra, Julia w swojej kwiatowym stroju numer 1. Ma jeszcze dwa. Czekajcie, może wam pokażę w sumie. Tak, kwiatowy strój numer 1. Czerwone buty. Don Dusk. Podobały się jej. To jest kwiatowy strój numer 2. Koszulkę znacie, ale zmieniła spodnie na takie bardziej na cieplejsze dni. No pokaż, Julia. Nie wstydź się. Don't be shy. Okej. Okay. Strój numer 2. I mamy strój numer 3. Mój ulubiony. Sukienka. Nawet już może zostanie w tej sukience ciepło dzisiaj? 20 stopni może być. No, a! To już brudne było. Minutę to miałaś na sobie, nawet nie. Tak, kwiatowa sukienka. Ona też jest ze store, ale ma inną teksturę tutaj. Dobra, ona chce pić chwasty. Wszystko jest popodlewane. Myślę, że mogę na razie powyłączyć te zraszacze. I będziemy pić chwasty. Skoro Julia o tym marzy, no to cóż. Bianka, co robisz? Bianka, nie, 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 to jest sztuka Virginii, proszę cię.
Ty, moja droga, no, zmieniłem dobrze tam na ten na co dzień. I spa ci obiecałam, to z samego rana pójdziesz do spa. Czemu nie? Gdzie tu jest spa? W tym naszym kochanym małym górskim miasteczku. Gdzieś widziałam. Tu. Spa. Opalić natryskowo. Pakiety salon. Manikir, pedikir. Nawilżanie. Pielęgnacja ciała. Pielęgnacja twarzy. O, masaż. Właśnie, weźmy masaż. Masaż leczniczy, odprężający szwedzki, głęboki masaż. Dobra, najlepszy masaż ever. Kurczę, to ja bym jej wzięła ten masaż. No ale zamiast czego? Zamiast pływania na go z Mikołajem. Dobra. Może się jej pojawi jeszcze jakieś takie pragnienie. No i jeszcze coś. Bo masaż ma pielęgnacja twarzy. To musi być kompleksowe. Wodorosty. Ciało też trzeba popielęgnować. Łaźnia parowa, skrab solny. Dobra, to może skrab solny, bo kąpiel we wulkanicznie już parę razy brałam. No i jeszcze oczywiście menu, pedi i nawilżanie. A to są pakieciki jeszcze. Wielka ucieczka. Dobra, myślę, że to wystarczy na razie. Możesz się jeszcze opalić natryskowo, ale nie wiem, czy to zdrowe. Ale opal się, bierzmy lepszy humor. Dobra, Bianka ma komplet po prostu. Dzień, nie wiem, o której wyjdzie stamtąd, ale niech tam sobie siedzi. Niech się tam relaksuje, niech się dobrze bawi. A my tymczasem idziemy do Julii Pierącej Chwasty, bo reszta jest tutaj w pracy. Nie pracuj ciężko, weź biznes jak zwykle, bo ty jesteś zestresowany. Albo oglądaj telewizję, o. Oglądaj telewizję, może się odprężysz. Przyspieszymy trochę. Bo no, nie ma co tak powoli oglądać, jak Julia chwasty pieli. To nie jest aż takie fascynujące. A, czekajcie. Zrelaksował się już troszkę, tak. Dobra, to ze współpracownikami jeszcze porozmawia. Wypiliłaś chwasty? A możesz coś zbierać? Na przykład użyźni najlepszymi nawozami, o. Dobra, niech jeszcze sobie poużyźnia. W ogóle, czy ona ma już 10. poziom ogrodnictwa? Tak, ma już 10. poziom. A masz jakieś właśnie nasiona, których mamy takie tajemnicze do zasadzenia? W ogóle Julia ma tę nagrodę tak zwanego motylka, tak? On jest u niej, czy u kogoś się przerzucił? Jest. I tutaj możemy na przykład właśnie mieć zaznaczone nasiona na mapie. Ale chyba dzisiaj nie będziemy szukać, więc na razie damy nic, ale ta nagroda jest bardzo praktyczna. Masz jakieś tajemnicze nasionka do zasadzenia? Ja bym chciała zasadzić coś nowego. Rybę. Do oprawienia jako trofeum. O, to jest fajne. To bym wysłała, taka gwiazdka. Nie, widzę, że Julia nie ma nasion. Ale Mikołaj miał jakieś nasiona. Ja mu je zabiorę. Tu ma nieznanych rzadkich nasion 6. Ja wszystkie dam Julii. Sorry, Mikołaj, ale Julia się lepiej zna na ogrodnictwie. Lepiej to wykorzysta, no i dużo bardziej jest to jej hobby. A w ogóle, skoro Mikołaj jest lekarzem, jest taka cieplejsza pora, ja mu muszę koniecznie kupić. O, on ma kotleta. Ja go powinien do lodówki dać. On się zepsuje przecież, ten kotlet. Oczywiście Bianka chodzi z kotletem. Posłysz, gdzie ja go dałam? My gosh, teraz się... No, oczywiście, na podłogę kuchenną. Brzęczyna. No, co ja mówiłam? Aha, że skoro jest lekarzem, no to wiecie, powinien mu kupić te takie małe do grania w golfa, no bo skoro jest lekarzem, no to powinien grać w golfa, prawda? To jest takie bardzo stereotypowe i stwierdziłam, że muszę mu to kupić. Tylko nie wiem, czy dzisiaj. Co my tu mamy? Zasadź wiele. Dobra. To nie wiem, czy to są te same nasiona, czy inne, ale będziemy sadzić. A, dobra, może tutaj tak zrobimy sobie taki rządek. Ich jest 6, to... O, tutaj... A! Nie mogę więcej? Dobra, nieważne. No, użyźniasz? Ona użyźnia rośliny. Higiena jej spadła. To dopiero rozpieszczanie. Bianka postanowiła spędzić trochę czasu w spa. Dobra, niech spędza ten czas w spa. No, już 11. Bianka, ile zabiegów ci zostało? Jeszcze sporo. Dobra, Julia użyźnia. Zrobić pranie. Fajne marzenie, spodobało się jej. No, żeby tak za robienie prania dostawać punkty życiowe. Szczęście i móc kupować różne rzeczy w prawdziwym życiu. Uuu, Julia zaczęła śmierdzieć, to poważnie. Ale co ja poradzę, no ona użyźnia ogród. Zaraz pójdzie, obiecuję. Zaraz Julia pójdzie pod prysznic. O, tutaj. Ale jeszcze chciałam, żeby posadziła te nasionka.
No praca w ogrodzie jednak to jest związana z brudem. Ktoś podszywał się dziś pod burmistrza i na miejsce wezwano policję. Na szczęście pojawiła się Virginia i 55 minut później zdołała wydedukować, która osoba jest prawdziwym burmistrzem, a która się pod niego podszyła. Virginia otrzymuje premię za tak wspaniałą skrupulatność i spostrzegawczość. Super. Dobra, to biznes jak zwykle. Dobra, Julia sadzi nasiona, a potem idzie sobie pożeglować. Oczywiście po prysznicu. Jestem ciekawa, co to będą z nasiona po prostu. Jakieś rzadkie. Ale czemu tylko 5? Nie powinna móc jeszcze jednego posadzić? Wydawało mi się, że było ich 6. Nie, no widocznie nie. O, Bianka jest w żałobie, smutne. Zaproszenie na przyjęcie jej otrzymała, Virginia zrobiła. Dostała podwyżkę. Ile ma dobrą rękę dorośnik, co oznacza, że będzie szybciej zwijać umiejętności. Dobra. Prysznic, Virginia ciągle... Znaczy tu, Bianka ciągle w spa. Mikołaj ciągle w pracy, niestety. Bo, znaczy niestety, po tym względzie, że już jest pewnie zmęczony. Dobra, Virginia, przebieraj się. Virginia jeszcze nie zmieniałam strój, bo ona ma takie bardziej letnie. Ty masz jakąś książkę o nauce, żeby móc... Bo ty tak bardzo chcesz tą naukę poprawić. To mogłabyś ten... Co mnie wiąże... Nie wiem, czy ona ma książkę o nauce. Uruchom swój silnik. Ma w tajemniczym świecie. Bella mścicielka. Ma różne żuki w ogóle, ona powinna te żuki sprzedać. O, okej. Okay. Może właśnie pójdziemy sprzedać do ośrodka naukowego trochę owadów i innych dziwnych rzeczy. A, ty masz tu jakiś ten? Co to jest? Właśnie ja do końca nie wiem, jak to ma działać, ale okej. Okay. Zostań wspólnikiem. Nie. Tu jest nasz naukowy. Dobra, co tu jest? Oddaj owady nauce. Zwiedzaj w laboratorium. O! O, weź sobie kurs, a potem oddaj owady. I oddamy... Amper, masz jednego skarabeusza. Żuczki tęczowe. Wszystkie poddajemy. Masz co robić? A Julia idzie żeglować. Julia idzie żeglować. Idź pływać łodzią. A mogę tu na przykład kliknąć, żeby tu pływała? Wędkuj, sprawdź wodę, windsurfing. Pój tu łodzią, o. Tak. To będzie piękne. Julia idzie. O, wszystkie koty w jednym miejscu. O, ty musisz iść do kuwetki. A potem musisz podrapać. Zoja... O, Zoja też ma pazurasy wyciągnięte już. I też potrzebuje iść do kuwetki. Czemu one same wcześniej nie chodzą tam, gdzie powinny, no? Przecież to by ułatwiło nam sprawę. I Roxy. Roxy też nie najlepiej ze wszystkim. Z drapaniem. Z jedzeniem. Dobra, to niech ona teraz drapie, bo akurat ten... Julia. A Julia w swojej sukience wyrusza... łódką. Na małe pływanie. No tutaj chyba krakenów nie ma. Chociaż nie jestem pewna. Wróć na brzeg. Idź popływać łodzią, pływaj łodzią. Czekajcie, co można robić jeszcze? Wykonaj piosenkę. Użyj tutaj laptopa. Da się? Tylko się zastanawiam. Surfuj po sieci. Ona na razie surfuje po jeziorze. A nie, to wraca. Nie, ja nie chcę, żebyś wracała. Weź, nie. Przypłyń tu łodzią. O. Idź popłyń tam. Fajnie to wygląda. Juli się należało. Wow, piękny widok. Ej, tam jest inna łódź. Idę zobaczyć. Idę zobaczyć, kto tu pływa. Gdzie to było? O, tu. To jest prawdziwa łódź, czy taka fake łódź? O nie, to jest chyba fake łódź. Bo tu nie ma żadnych simów, to jest tylko taka ozdoba. Myślałam, że ktoś inny ma łódkę w okolicy. A ty jesteś jedyna, się okazuje. Wiecie, co można robić? A, wróć na brzeg, pływaj łodzią. Wędkuj. Możesz wędkować? O, no w końcu. A tak dla Michała. Znaczy, żeby powspominać o Michale. Ojej, jak pięknie, jak pięknie!
Wow, spójrzcie na to z tym słońcem. No, akurat znikło. Ale wyglądało czadowo. Strasznie mi się podobało. Piękny po prostu widok. Bardzo mi się podoba. Okej, okay, więc nie chcę pogłębić w dziedzinie nauki więcej. A! Czy ona pogłębiała wiedzę z dziedziny nurkowania, czy nauka? Powiedzcie, że źle kliknęłam. Okej, okay, ty jeszcze pracujesz, ty jest, czy jeszcze jesteś w spa? Ty pogłębiałeś z nurkowania? Chciałam z nauki, źle kliknęłam chyba. Ej, 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 nie zacinamy się. Nie ma opcji. Dziękuję. No, chyba z nurkowania. Nie o to mi chodziło. Chciałam kurs... Masz jeszcze jakieś owady? No, jeszcze na rzeczy został. Ja chciałam... kurs ogrodnictwa... O, podaję pracę dorywczą jako pozaziemski obiekt testowy. A trzeba porzucić wtedy swoją pracę? Tu! To był twój kurs. Źle kliknęłam, no. Trudno. Dobra, trudno. Zdarza się. Julia wędkuje. Niestety reszta ciągle w pracy. Ale to jest śliczny ten obraz. O, tylko jak się przyspieszę, to już jest mniej śliczny. Dobra, Virginia wróć do domu. Kurczę, ja bym podjęła tę pracę jako pozaziemski obiekt testowy, tylko boję się, że to jej tę pracę zniszczy. A nie chciałabym, żeby już po tym awansie, wiecie... Bianka cały dzień tam. Ona jest tam głodna! O, koniec. Ona jest głodna. To bez opalania. Nie możesz być głodna. To jest ważniejsze dla dziecka, żebyś po prostu wróciła do domu i coś zjadła. No, ale ma różne tutaj, widzicie, 2 dni za manikir. Fajne są te nastroniki. W ogóle uwielbiam, totalnie uwielbiam styl graficzny. Tak pokazuję wam palcem na monitorze. Very mądre. Po prostu uwielbiam styl graficzny tych nastrojników. No, pół pleców. O, tu ci Mikołaj pomasuje, jak wróci z pracy. No, oglądaj telewizję. I po prostu mam nadzieję, że będzie podobne coś w The Sims 4. Po prostu tak mi się podobają te nastrojniki. Taka ich... Ten styl właśnie, w którym są zrobione, że... No nie wiem, ale po prostu mega je lubię. Strasznie mi się podobają. Są takie właśnie różne do różnych rzeczy. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale mam nadzieję, że tak. Więc, okej, okay, Bianka prowadzi. O, ktoś tu jedzie. A nie dałam wam lepszych samochodów? Mateusz. Bianka słodko wygląda. Dobra, musisz koniecznie coś zjeść. Moja droga, nie ma głodowania w ciąży. Naleśniki z owocami z jabłuszkiem. O, a potem... Potem jeszcze zjesz sobie... Arbuza. Tak z 2. To są owoce. Od owoców się nie tyje. Znaczy w sensie, że się nie przejada, że nie będzie się leczyła. Dobra, Julia, wędkujesz? Złowiłeś coś w ogóle? Ona ma tam jakieś to wędkowanie. Ła, nawet bardzo dobrze ma wędkowanie. Nie wiem, czy coś złowiła. Czy nie. Masz tu jakieś ryby? No, coś tu jest, ale to chyba inne. Dobra, wracaj do domu. Wracaj do domu. Szkoda, że nie może tu być Michała z tobą. Ale ja myślę, że tak... Wiesz, że on zawsze jest blisko ciebie, po prostu. Ale co ty robisz? Nieważne. Mikołaj w końcu wraca do domu. W końcu będziesz mógł pomasować więcej plecy. Przejedzona. Brak efektu nastroju. No trudno. Telefon dzwoni. Dobra, niech odbierze. A Mikołaj, jak się czuje? Mikołajowi zabawa spadła. Ja chcę pogadać. Dobra, niech pogadać, niech sobie gada. Weź, musisz coś zrobić dla rozrywki. Zmień strój. Najpierw, nie możesz cały dzień chodzić w strój do pracy. Może być ten zielony. I teraz spróbuj, nie wiem, czy od tego już nie zabawa, ale mam nadzieję, że tak. Spróbuj poczytać... dziennik medyczny. Nie. Tę książką, bo to dla nas bardzo ważne, żeby się ją przeczytał. Mam nadzieję, że to grosz nie zabawa. Okej, okay, Virginie się chyba udało. Poziom 2. Ha! Przełom w fizyce. Może badać próbki naukowe. Dobra, wraca do domu. Też zjesz sobie resztki. Może tej przekąski. A Julia oczywiście też zje resztki. Albo o nie, Julia coś poda. Poda obiad, bo dawno nie było takich fajnych rzeczy w lodówce.
coś, co może jeść Mikołaj, może zapiekanka. Albo łososia wegetariańskiego z rusztu, o. Dobra? Będziesz w sobie kąpielowym gotować? Rośnie ci zabawa? Okej, okay, super, rośnie mu zabawa. To jest cudownie. Oto Bianka potem może usiąść sobie tutaj i też czytać tę drugą książkę będzie. Albo obok niego, obok niego. O, usiądź tu. Ciekawe, czy możesz pić nektary wciąż. A w sumie nektary nie mają alkoholu. Ha, ha. Bo to są nektary i soki, a nie alkohole. To są Simsy. Może gdzieś jeszcze inne garbuzy? Dla pewności. I czytaj tę drugą książkę. Super? Julia gotuje, a Virginia... jedna stojąca? Skoro chcesz... Skoro takie są twoje marzenia, co ty tutaj chcesz? Nurkować z ruką w oceanie. A coś innego? O, prowadzić badania naukowe, to jest fajne tylko. Obiekt w użyciu. Okej. Okay. Poczekam, aż Roxy przestanie używać tych wymiocin. Już. Ale nie może ich posprzątać. Ej, to jest obrzydliwe, Roxy. Tak, Bianka. Roxy... Nie jedz tego! To jest jakieś jedzenie, ktoś jej rzucił? Myślałam, że to są jakieś kocie kłaczki i inne tego typu. Znikło? Spoko. Okej, okay, może uda się jej podwyższyć malowanie w końcu. Maluj martwą naturę. Stylizowaną martwą naturę. Geniusz. Sprawdzę. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. O, oni sobie razem czytają. Takie słodziutkie. Chciałam, żeby Mikołaj przeczytał tę książkę. Bardzo, bardzo mi na tym zależy. Może zdążę jeszcze dzisiaj, jest 20. Bianka potrzebuje... A. Stylizowana martwa naturę. O nie, mamy ciągle lampki na domu. Ale ja nie mogę... A nie, dobra, mogę. Dobra, stylizowana martwa natura. Wykonać obraz, albo zmienić rozmiary. Dobra, tu zmieniam rozmiary. Działa to w ogóle? Ma być L czy I? I. Okej. Okay. O, o, o. Dobra, martwa natura. O, to jest ładne. Nie sądzicie, że to jest ładne? Niech będzie. X przybliżać i oddalać. Dobra. To. Okej, okay, będzie malować ładnie. Ojej, jak słodko się bawią. I się nawet dostały nawet te... Pragnienie. Julia, zjadłaś już? O, mamy tam łososia. Dobra, schowam do lodówki. Się powoli robi zmęczony, ale niech się jeszcze i zabawa podrośnie. Czyta prawa lam. Ma prawo. Dobra, Mikołaj. Wszyscy czytają prawie. Co się stało? Nie zdążył przeczytać! Dziecko w drodze! A, upewnij się, że Bianka znajduje się w domu lub w szpitalu. A możesz ją zabrać do szpitala? W sumie jesteś lekarzem, zrób coś! Czekajcie. Zabierz do szpitala. Zabierz ją do szpitala, jesteś lekarzem, więc... No! Go! Nie panikuj, wszystko będzie dobrze. Oh my gosh! To już teraz, ja myślałam, że jeszcze zdążymy poczytać książki. No tu był bocian. Dziecko w drodze. Tylko nie mogę tam mieć tego. Och, wody odeszły, zaczęły się skurczyć, dziecko jest w drodze, zabierz mamę szybko do szpitala, albo sieć. Na miejscu już mogę się urodzić, tak? Tam było? Nie wiem, mi zniknęło. Zabierasz ją do szpitala, czy nie? Nie, ty głupku! Do szpitala masz ją zabrać. A, nie da się? Do szpitala... No już. A Julia sobie spokojnie czyta. Julia, już za chwilę będziesz babcią po raz kolejny. O, tu kotek śpi. No. Dobra. Kto prowadzi? Nie! Przecież to on ją miał zabrać do szpitala. Czemu Bianka prowadzi? Rodząca kobieta prowadząca samochód. Świetny plan, kirmowscy. Tak. Tym razem wam się udało, naprawdę. Przynajmniej macie blisko. I przynajmniej no, Bianka chodzi przez drzewa. Oh my gosh. Mikołaj? Dołącz, tak, dołącz. O, okej. Okay. Jest w szpitalu z Bianką. No, i co?
Ja się nie mogę doczekać w ogóle. Jeszcze nie jestem sobie zapewna, jakie imiona powinna brać. Myślałam, że to będzie dopiero następnego dnia, albo jeszcze następnego. Myślałam, że to jest gdzieś 5 dni, a to jakoś tak szybciej poszło. Dobra, przyspieszamy. Tam w domu sobie poradzą. Och, pamiętam jak ostatni raz... Uuu, gratulujemy dziewczynki! Szczęśliwa matka i bezproblemowy poród zapewnił urodzenie zdrowego dziecka, ponieważ ciąża z Simką Bianka przyjęła tak dobrze, możesz wybrać dwie cechy dla dziecka, z którymi rozpocznie życie. Jak chcesz wydać mu na imię? Jej, dziewczynka! Ale super, czyli opychanie się arbuzami się opłaciło, albo po prostu mamy szczęście. Dziewczynka, dobra, zaraz wracam, muszę wymyślić imię. Okej, jestem już z powrotem. Myślałam chwilę, bo miałam właśnie parę typów imion, ale stwierdziłam, że wybierzemy... Znaczy, ja wybiorę Alicję, bo bardzo podoba mi się to imię. I nazwiemy córkę Bianki i Mikołaja Alicja. Już napisałam? Zawsze można zmienić w retuszu, ale wiecie, może z tego entuzjazmu jakąś literę przedstawiłam. Alicja... Dobrze. Jest dziewczynka i dwie cechy. Kurczę, dwie cechy. Nie mam pojęcia. A losowo? Szalone dyscypliny. Nie. Geniusz i niezdarna. Zdecydowana i roztrzepana. Odważna i ekscentryczka. Uwielbia przyrodę i roztrzepana. Nie, dobra. Muszę sama wybrać, bo tu się wybierają sam. Niespokojny sen. Tak, idealna cecha dla małego dziecka. Dobra. Jakie cechy powinna mieć Alicja? Kurczę. Przyjacielska? Samotniczka? Nie. Dobra. To weźmiemy, że... Może... No naprawdę nie wiem. Zawsze mi jest ciężko wybierać cechy dla takiego małego Sima, którego jeszcze w ogóle nie znam. Może będzie artystką na przykład? Albo nie wiem. To jest takie... Nie to chciałam kliknąć. Dobra. Zrobimy tak, że Alicja będzie przyjacielska. I Alicja będzie... Dobra, niech będzie tą artystką. Przecież to nie musi definiować jej całego życia. Dobra, to będzie przyjacielską artystką. I zatwierdzamy! I co? Wychodzicie z córeczką? Drugie dziecko! Czyli jednak to słuchanie muzyki albo zadziałało. Oh my gosh, mamy dwie dziewczynki! Dobra, muszę jeszcze ktoś zastanowić, sorry. Okej, jestem z powrotem i stwierdziłam, że wezmę imię, które bardzo mi się podoba. Emilia, to jest właśnie też moim zdaniem strasznie śliczne imię, w ogóle tak słodko, ala i Emilka i powiem wam jeszcze, że bardzo się cieszę, że są dwie właśnie bliźniaczki dziewczynki, bo zawsze w Simsach chciałam mieć dwie córki bliźniaczki dziewczynki i nigdy jeszcze mi się to nie udało. Zawsze miałam trojaczki w ogóle, masakra. Mam nadzieję, że na dwóch dziewczynkach tutaj zostanie i tak będzie, że już nie będzie więcej dzieci, bo dwa niemowlęta naraz to jest bardzo dobrze. I tyle wystarczy na jeden raz. Ale właśnie miałam na przykład trojeczki, było dwóch chłopców i wtedy mi się chociaż jedna dziewczynka trafiła. No ale cieszę się bardzo, że są dwie dziewczynki, więc mamy Emilkę. Dobra. I też trzeba jej wybrać cechy. Kurczę. To jest trudne. Jaka może być Emilia? Dobra. Co by tu wybrać? Kurczę, naprawdę nie wiem. Roztrzepano. Nie, spostrzegawczo. No to wiadomo, to są takie pierwsze cechy, to one jeszcze nie mają takiego wpływu. Dobra, weźmiemy jej może... Emilia będzie na przykład odważna. I może jeszcze być... gderliwa, nie no, żartuję. I może... być dobra. Czemu nie? Tak na początek dwie cechy. Co my tu mamy? Okej. Radosne maleństwo. O, jelonek. A gdzie jest drugie dziecko? Mam nadzieję, że Mikołaj będzie miał. Ojej, jak słodko, stójcie! Pięknie! Kto trzyma kogo? Ty trzymasz Ale, on trzyma Emilkę. Jejku, jak cudownie! Cieszę się, że są dwie. Cieszę się, że są dziewczynki. Strasznie się cieszę. Dołączyła bliźniota swojej rosnącej rodziny. Dwójka dzieci oznacza podwójne wspomnienia. Mam bliźnięta. Dobra, nie, zbyt duży spoiler. Dobra, nieważne, kto się starzeje, kto nie. Pokażcie.
O, taksówką jadą, jak słodko trzymają te niemowlaczki. O, będą mi się one jeszcze mylić, bo są do siebie bardzo podobne jako małe dzieci. Jestem ciekawa, jak będą w ogóle wyglądać. Wyściskać Emilkę. Muszę mieć dwa te. Kojce teraz. O mój gosh. No, myślałam, że tak na początek, wiecie, postaję w sypialni. Będzie przynajmniej blisko. Tylko teraz gdzie? Musimy szybko znaleźć dwa kojce. Potem to trochę zreorganizujemy, no ale dobra, na razie wywalam półkę z książkami. Nie jestem potrzebna w pokoju. I wywalamy kanapę, bo i tak ona nie działa. O. I może zrobimy tak, że. Kurczę, czemu się sobie kamera dzisiaj mi przedstawia? Nasz pluszowy królik pamiątkowy. Może sobie iść tu. Biurko tam zostawimy. Tu przy drzwiach nie mogę bliżej, nie? Nie. Dobra, tu mamy lampkę. Okej. Myślałam, czy by tego właśnie do rzeźbienia na chwilę nie usunąć, ale nie mogę podnieść, jak jest ten. Dobra, dzieci. Kojca. Jakieś dwa różowe, słodkie. O, Emilka będzie mieć. No, dziewczynki w końcu, prawda? Dwie małe księżniczki. O, dobra, damy jedno tu. I drugie też damy różowe. A co? Nie wiem, jakie mają ulubione kolory. Najwyżej potem pozmieniam. Na razie damy różowe. I na razie tyle nam wystarczy. O, Julia, co tu robisz? Tak, książki zostały. Nieważne, ja teraz nie potrzebuję książek. Ja teraz potrzebuję kojców. A Bianka jest bardzo zmęczona. Julia, co ty chcesz zrobić? Julia idzie spać. Dobra. Niech Julia idzie spać. Będzie mogła się wnuczkami zajmować, ale super. Co ty chciałabyś? Pięć wnucząt! Może się kiedyś uda, no. Nie wiem. Nie wiem, czy ile dożyję, no ale. Czekaj, co ty masz? O, czekajcie, pokażcie mi. Emilia. Emilia jest wyżej. Lubi sol. Stek z sera tofu i morską pianę. Alice lubi country, spaghetti i limonkowe. To do tego Bianka miała cały czas ochotę na spaghetti. I limonkowy kolor. O, jak słodziutko. Zobaczcie, jak oni fajnie wyglądają. To się przenikają, no, ale nie szkodzi. Ojejku, one ma... dobrze się czują. Dobra, wiem, że jesteś zmęczona, ale weź. Kogo chcesz wyściskać? Emilię. A kogo masz na rękach? Alicję. No to będzie skomplikowane. To może kiedy indziej. Przyjęcie domowe. Może w przyszłości. A w ogóle ile one mają dni do tego? 4 dni do zmiany grupy wiekowej. A czemu to nie jest na początku? To dziwnie jakoś. Nie wiem, czemu jest takie przestawione. Dobra, to odłóżcie je na razie do kojców. Chociaż nie, no nie możecie tak bez wyściskania. Sorry, jestem taka nieogarnięta, bo tak się cieszę. Po prostu. Dobra, to wyściskasz. Ty wyściskasz Alicję, a ty wyściskasz Emilkę. Nie masz tego w marzeniach czasami? A czemu się nie zaliczyło? Aha, on chciał mieć synka. No tak, przykro mi. Masz podnieść Alicję. Dobra, a ty wyściskasz Emilkę. To jest? To bliźnięta! Ale więcej się spełniło z córeczką. Myślałam, że on też chciał mieć córkę. Nie przeczytałam dokładnie. Dobra. I potem Bianka włożysz Alicję tutaj do końca. I ty też włożysz Emilkę do końca. Bianka już pójdzie spać, bo jest masakrycznie zmęczona. To Mikołaj jest mniej zmęczony mimo wszystko. Mikołaj, higiena, dobra, do rana wytrzymasz. Idziesz jutro do pracy? Na szczęście nie. Och, jak dobrze, że nie idę jutro do pracy. Dobra, nie ma czasu za bardzo. No nic, to pożresz to jabłko. Musi ci wystarczyć i idziesz spać. Idziesz spać, będziemy w nocy wstawać. Ho! Dobra. Nieważne, są teraz wpływy. Mamy raz, dwa, trzy. Sześciu Simów w domu. O, szkoda, że dziadek nie doczekał się takich dwóch słodziutkich wnuczek. O. Zmienimy ten design tych kojców. No i jeszcze ładniejszy. Kupię im te takie z tymi. Z daszkami. No to takie pierwsze, wiecie, na początek. Dobra. Tutaj są dziewczynki. W ogóle, o, trzeba im misie kupić. Takie słodkie. A może ktoś dostać twojego misie króliczka? Nie jest straszny. Dobra, to ktoś dostanie misia króliczka. Szkoda, że ty nie masz żadnego misia takiego po tatusiu. Dobra. Jedna dostała misia króliczka. Nie wiem, która.
A druga dostanie też jakiegoś ładnego misiaczka. To jest króliczek, to jest świąteczny misio. Miś panda, no pandy to mi się z Virginią kojarzą. Dobra, z tych... A tu nie ma w ogóle tego króliczka. To skąd ja... A nie, jest tutaj, sorry, ze store. Tu jest taki śnieżny misio. Możesz tygryska też mieć? Ojej. Albo króliczek jeszcze może być. Tu mam takiego kościstego misia, to nie. Dla dziecka to mi nie pasuje. Tu możesz mieć takiego zwykłego w sumie różowego. Też jest bardzo słodki. Dobra, mamy misia. Więc będą szczęśliwsze. O, jak schodziach. Nie, to będą ciężkie dni. Z dwoma malutkimi bliźniaczkami. Tak się bardzo cieszysz. Dobra, idźcie spać, bo jesteście strasznie zmęczeni. Chociaż trochę nocy prześpicie może. Zanim one się zrobią głodne. Trochę w sumie energię mają ten, to mogłyby pójść spać. Kto dostał? Ala dostała króliczka, Emilka dostała misia. No na pewno będą się jeszcze myć, bo na razie się aż tak bardzo od siebie nie różnią. No ale... Dobra, oni idą spać. Okej, okay, śpią. Virginia maluje dzielnie. Virginia, jesteś ciocią! Taką przyrodnią... O, ona maluje ten obraz. W tej wersji geniusza. Może to jest taki zakratkowany. Koty, jak się czujecie? Ojej, kotki są samotne. Ale Roxy... Może się pobawić z Dustanem. Tylko Dustan musi przestać spać. Bo oni oboje są samotni. Nie, idź się z nim pobawić, bo po prostu ten, no... Wiecie... Kto jest? Kiedy się dzieją takie emocjonujące rzeczy, no to... Przecież możecie razem spędzać czas, nie jesteście sami. Dobra, i jakaś zabawa, potem pójdziesz jeść. Skakanie. Przynajmniej Zoja nie jest samotna, tylko Zoja jest znowu głodna i też inna ta... Ale niech sobie na razie śpi. Dobra, ja na razie kończę i wracam do was rano! Okej, okay, jest już ranek. Rodzice jeszcze się do końca nie wyspali. Ale widzicie, dzieci są samotne i głodne, więc muszą wstać. Tylko kto chciał kogo tam uściskać? Nie, Bianka chciała teraz Emilię, więc weźmy może. Zmieni jej pieluszkę, tak na wszelki wypadek. Da butelkę, potem może niech się ją wyściska i niech się wspólnie pobawią. No a ty zrobisz dokładnie to samo. Teraz dam zmieni pieluszkę. Dobra. Dasz butelkę. Też ją wyściskasz. I... Też się boisz wspólnie? Wiecie, z trójeczkami później jest gorzej, bo jak przynajmniej są bliźnięta, to każdy rodzic może iść do jednego dziecka. No tutaj akurat jeszcze mamy więcej osób w rodzinie. Mamy ciocię, mamy babcię, ale generalnie... Dobra, dzieci płaczą. Wstawać! A ty idziesz gdzie? Ty miałeś iść na dół zjeść resztki tym przekąski chińskiej. Julia droga. Virginia też miała coś zjeść i chyba już zjadła. Okej, okay, Virginia skończyła w ogóle obraz. Jest tutaj. Faktycznie jest tak genialny, że aż go nie rozumiem. Może powiesimy go tu obok tamtego. Tak jest tam ten drugi obraz. No ale tak pasuje nawet do siebie stylistycznie. Więc niech będzie. Co ona by chciała? Tą naukę, no albo obrazy. Ona ma dzisiaj też wolne. Na szczęście jest weekend, więc... Też będzie mogła spędzić czas ze swoimi siostrzenicami. Dobra, może niech jeszcze pomaluje jakiś mały obrazek na przykład. O, podniósł Alicję, podniosła Emilię. No, babcia też na pewno będzie chciała. I w ogóle kupiłam dwa wózki, więc będzie można je wziąć na spacer, tylko na razie one są niewyspane. Szkoda, że nie mają tak bardziej równo tych potrzeb, no ale... Kto się kim zajmuje? Ty masz towarzystwo. No ale pęcherz ten spada, a zmiana pieluszki tu nie pomoże niestety. Dobra, możesz ją włożyć z powrotem do kojca. Mikołaj też włoży Alicję z powrotem do kojca. I zasługujecie też, żeby coś zjeść, mimo wszystko. Dobra. Weź tego wegetariańskiego łososia. Tak się składa, że śmierdzisz. Więc potem pójdziesz pod prysznic. O, możesz iść razem z Bianką. To Bianka też sobie zje resztki łososia. A potem pójdziecie razem pod prysznic. Będzie trochę romantycznie. Zrelaksujecie się trochę. Okej, okay, Virginia maluje.
Julia, nie chcesz iść do ogrodu czasem? Nakarm kurczaki, zbieraj jajka. Ojej, co się stało, że mi roślinki przymarzły? Ej, spadaj od moich roślin. Nie podoba mi się, jak je traktujesz. Co one takie ten? Uśpiona? Przecież jest wiosna. 4 stopnie, kurde. A, moje rzadkie rośliny. No to nie ma co iść do ogrodu. Flirtować. No tak, dzisiaj dzień miłości. Wszyscy są szczęśliwi. To mam nadzieję, że to nie jest zaproszenie na randkę w każdym razie. Ona by chciała podać jakąś doskonałą potrawę, więc może spróbujemy coś zrobić. Drugie śniadanie. No co ja zrobię, klikam? Surówka? Nie. Jakieś ciekawsze coś. Nie ma nic ciekawszego. No, ale niech będzie ta surówka. Lubicie surówki. O! Wiecie, może mać portrety? Nie, nie zgodzi się na randkę. Czyli randki nie, nie te. Nie. Po prostu nie. O, dostała punkty, super. Na mrozie sobie to 350. Może być. O, ozdobić dom 15 obrazami. To jest 10-15, no ale nie wszystkie są twoje. Dobra, niech ona sobie maluje. Nasze dziewczynki tutaj śpią. Jeszcze końców im nie zmieniłam, to właśnie może jak będę im robić ich własny pokój. Na razie tutaj mogą sobie być. O, co robicie? Widzicie, że coś frisbee? Nie, wy śmierdzicie za przeproszeniem. Ja proponuję Barabara z Bianką. O, może potem frisbee, jak bardzo chcecie. O, Bianka, właśnie, trzeba będzie ci zmienić ubrania. Ale to na następny odcinek się postaram. Teściowa patrz. Okej. Okay. Dzień miłości w końcu, prawda? 14 godzin jeszcze się będą cieszyć z bliźniąt. Chciałam, żeby poszli razem z nimi na spacer, to było takie słodkie, tylko właśnie one muszą być bardziej w lepszej kondycji. Na razie są śpiące i jeszcze i ten. I za niedługo będą mieć brudne pieluszki, niestety, taka prawda. Okej. Okay. Julia, to nie jest czasami doskonała surówka? Jest dobra tylko. Myślałam, że robisz lepsze surówki. Ale okej. Okay. Dobra, Julia, co ty byś chciała robić? Pranie. No, teraz aktualnie łazienka jest zajęta. Głaskać Zoję. Pójść na festiwal. Nie wiem, co możesz robić. Włóż do wyposażenia. Nie no, coś powinnaś porobić. A pocztę możesz odebrać. Właśnie weź pocztę. I ten. I może chwilę popiszesz sobie na przykład książkę. Ciekawe, czy możesz napisać jakąś książkę dla dzieci. Fajnie by w sumie było. Okej, okay, wiecznie skończymy malować ten obraz. To może też pójdzie na jakąś taką parcelę. O, jakie śliczne! Ale mi się podoba, takie słodkie, takie te. Czerwone ptaszki. Czerwono-czarne. Fajny jej wyszedł bardzo. Podoba mi się. Będzie pełno obrazów po prostu w domu. No ale cóż, trzeba malować. No, można by go sprzedać, ale mi się to bardzo podoba. Można by go powiesić w pokoju jej siostrzenic. O, ryba przyszła. Ojej, kupiłeś od 5 wiadomości. Dobra, ja nie mam siły tego wszystkiego czytać. Dużo obrazów, dużo dziwnych rzeczy. Trzeba częściej odbierać pocztę. Jakieś prezenty, flirty. Masakra. Jesteście idealną parą. O, ze ślubu! Tor do kręgli. Ramka cyfrowa. Jakieś te. Fontanna. A, oni tu prezenty jeszcze ze ślub podostawali. To ja nie wiedziałam, że dostaną drugi raz, no ale w sumie racja. Co się stało? Ojej. Dobra, tatuś już idzie. Nie martw się. Zmienisz brudną pieluszkę. Coś jeszcze by się przydało? Chyba nie. Dobra, zmienisz brudną pieluszkę i potem, żeby były ładnie kontakty, to zawsze jeszcze trzeba od razu... No, czemu nie mogę? Aha, bo jestem na naszej małej simce. Dobra, to od razu jeszcze ją wyściskasz i pobawisz się z nią wspólnie? Nie jest głodna, nie? Nie. Dobra, więc ją potem włożysz do końca. Bianka, co robisz? Aha, Bianka szkicuje. Dobra, tak bardzo tego pragnie, no to już nie będę jej przerywać tego szkicu. Julia pisze. Może skończy tę książkę. Ja bym chciała, żeby one się wyspały i ten. Ta już się wyspała, a ta nie właśnie. To jest taki brak synchronizacji niestety.
gwałtowna pobudka. Druga płacząca dziewczynka ją obudziła. Oto twoja siostra. Mam nadzieję, że będziecie się lubić. O, sztuka liczna poziom czwarty. To zaszkicowanie jest sztuka liczna. A przynajmniej idzie do toalety. Pocałować kogoś. Poprawić malowanie. Jakaś malująca rodzina. Dobra, Mikołaj. Teraz w ogóle nie będę potrafiła ogarnąć, jak jest tyle osób. Masakra. Użyj sobie ten. A, znikło ci już to, że tatuś ma przeczytać książkę? No nie zdążył niestety tatuś przeczytać książki. Może innym razem? Kiedyś? Dobra. To może spędzicie chwilę razem? Jeszcze gdzieś? A, ty idziesz pisać ten... Nie, please. Zmień nazwę sceniczną? Nie, co ja chciałam zrobić? Zmienić studio. No nie wiem, może być ten. Trzeba będzie właśnie biorące nowe stroje wymyślić. O, możesz przy okazji miseczki ponapełniać? Nie, kasz strzec to nie. I ten. Moglibyście... Właśnie. 4 dni do zmiany grupy wiekowej. Dobra. Z okazji narodzin dzieci. I w ogóle, że już Benkai jest w ciąży, to musimy rozdać właśnie wszystkim te eliksiry. Znaczy wszystkim naszym dorosłym i młodym dorosłym. Mam 3. Więc damy Biance i damy Mikołajowi, bo przez to, że mi się ten wiek przestawił, to oni się strasznie postarzyli mi. Masz, Mikołaj, ten eliksir? Masz, dobra. To wypijasz eliksir. A moglibyście razem wypić. Ho, będzie słodko. Dobra. Chodź do ogródka. I Bianka też chodź do ogródka. Wypije się razem. A Virginia może teraz. Wiem, że Virginia powinna być trochę młodsza od ten. Ale jej zostało też tylko 5 dni. Więc no. Więc będą w tym samym wieku, no trudno. Wypij eliksir. Będzie fajnie. I co? Już? No ale ty i tak jesteś młodą dorosłą, więc się nie zmienisz za bardzo. No chyba nie zadziała źle i nie zamieni jej w dziecko, prawda? To by było straszne. No, no, no. O, pisanie książki. Emilia została zaproszona na przyjęcie? Kto nas zaprosił na przyjęcie? Aha, całą rodzinę zaprosił. Dobra. Cudownie. Co się dzieje? Nie, czekajcie, mieście wypić razem, było tak, byłoby tak fajnie. Gdzie ty jesteś? Aha, on już jest tu. Dobra, to możecie w pokoju. Co się stało? No tak, higiena. Dobra, to niech tatuś idzie. O. Ale Bianka też tu może być. Okej, nowoczesna chemia. A druga dziewczynka nie śpi? A ma tak małą energię, ja bym zabrała na spacer. Może i tak je zabiorę. W sumie. Byłoby fajnie. Okej, to weź ją. Odłożył ją, spoko. Bianka, idziesz tu? Idź tam na górę. No chodź, będzie fajnie. Mikołaj, a ty tu zostań. No na chwilkę, no, please. O, dobra. Pocałuj Biankę. Będzie fajnie. I potem... wypijesz eliksir. I Bianka też. Będzie uroczo. A potem pójdziecie na spacer. A w ogóle Julia się jeszcze nie bawiła z wnukami. Ta jest wyspana. Mogłaby ją ten wyściskać i bawić się wspólnie z nią. Tak, przyspieszymy to, bo zanim oni się... Powiedzcie, że Mikołajowi się zbagowało. Nie. On nie wypił. Cudownie. Bardzo się zmieniłaś. Także wcale. Mikołaj w sumie się może teraz zmienić, bo on jest dorosłym. Więc on się bardziej odmłodzi niż reszta. No, Julia. A, czy zaprzyjaźnił się z osobistością? Nie? Idź. Bo oni potem idą na spacer. Ja bardzo chciałam, żeby poszli.
W ogóle to może gacie gdzieś śpią? Kurczę, strasznie mi się tutaj przycina. No ale trudno. I stopera nie włączyłam. No ale chyba jest znowu. Nie ma dużo czasu. Dobra, przebieraj się w coś normalnego. A Bianka gdzie jest? A, Bianka tu poszła. Pewnie nieodpowiednie wiadomości na forum. Ja chyba tę cechę zmienię kiedyś, naprawdę. Po prostu. Dobra, i ja chciałam, żebyście poszli na spacer. Tylko Iluja musi wyściskać swoją wnuczkę. Potem ją nie włoży ją do końca. I zrobimy tak, że... ja chciałam, że w tym samym czasie poszli. Dobra, to niech sobie ręce chcą. Nie poczekam, aż Julia odłoży. Potem, jak druga wnuczka będzie bardziej wyspana, to też się z nią pobawi. Okej, okay, Bianka, please. I czekajcie. Które lubię, który kolorek? Bo tak wózki się staram kolorkami. Dobra, Emilka lubi ten biały bardziej. Dobra, to pójdziesz z Emilką. A poczekajcie, muszę zobaczyć, kto... kogo bardziej... To jest Alicja. No to pójdziesz z Emilką. Idziesz na spacer z Emilka. Albo na parce. O właśnie. Pójdziecie na festiwal. Będzie słodko. Pochwalcie się dziećmi. Z Emilią. A ty pójdziesz na parcelę publiczną z Alicją. Mam nadzieję, że będziecie obok siebie. I że zaraz będę mogła wybrać gdzie. Aha, no mogę. O nie, pada! A to trochę daleko w sumie od nas. Czekajcie, my jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Tu. To tu, na spacer. Ukryte ogrody. O, nawet to pójdziecie tutaj. Do parku. Pierwszy spacer. Zaraz się mi pojawi drugi raz. To samo, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że będą iść mniej więcej obok siebie. Tu. Okej. Okay. Będzie słodko. Mam nadzieję. Okej, okay, Julia. O, Julia coś higieny potrzebuje, ale już sobie sama stwierdziła, gdzie pójdzie. O, mamy obraz. Powieszę go tu. Będzie pełno obrazów. Wiecznie też musi skorzystać z toalety. Dobra, to jak oni wychodzą, to użyjesz ich toalety. Skoro Julia zdecydowa, że idzie do swojej. W sumie wszystkich mogłabym tam wysłać na ten. Tylko czekajcie, wolę zapisać. Okej, okay, jestem z powrotem. Ale przez zapisywanie stwierdziłam, że w sumie nie ma co tam wysyłać Virginie i Julie, bo... I tak pada. Ojej, jak to słodko wygląda. A ty gdzie wracasz? Mieści się obok siebie. O, szkoda, że nie ma bardziej takiego daszku nad głową. Ojej, a nie ma tu gdzieś o spacerach coś? Nie. A, przyjęcie, które organizuję. A czemu nie idzie z nią na spacer? Nie, widocznie zrezygnował. Miało być tak ładnie. Jak ona się czuje? A to ta jest głodna. Ojej, a ta się dobrze czuje. To idź z nią na ten spacer, no. Z Emilką. Tu. Mam nadzieję, że przestanie padać. A widzicie? O, Monika Mur umiera. Dziękuję, jeszcze trochę nikt nie będzie mieszkał w tym mieście. Mam nadzieję, że się rodzą coś na Wisimowie. Oprócz w naszej rodzinie. A możesz ją nakarmić? Otóż, daj jej butelkę. Możesz tutaj? Może nie na środku ulicy. Chyba to nic nie przypomnę, ale spoko. Pada! Nie możesz tu jedyć butelki? No daj butelkę. Okej. Okay. Dobra, to nie jest jednak dobra pogoda na spacer. Może kiedy indziej jednak. Dobra, kończ się ten spacerowanie i wracaj się domu samochodem. Bo się za bardzo rozpadało. A miało być tak słodko. Bianka też wracaj. Mam nadzieję, że jedziecie samochodem. A nie, wózkiem. Dobra. Jak daleko jesteś od siebie? O, widzą się. Dobra. No niestety deszcz nam nie pozwolił, moje piękne plany, cudowny dzień miłości i w ogóle, no. Julia, co robisz? A Virginia, co robisz?
Czemu na tym komputerze? Idź coś zjedz, moja droga. Jedz w ogóle jakieś resztki... Może surówki, co zrobiłaś? Virginia... Co zrobisz? Ha, ona czatuje. Też powinnaś coś zjeść. Jedz resztki... Możesz też surówki? Okej. Okay. Przemógłeś, ale dziecko mam nadzieję nie. Tutaj jest nasza druga Emilka, tak? Emilka? Nie, w sumie ona się dobrze bardzo czuje. Dobra, to odłożysz ją do końca. Kurczę, kto miał... Tutaj była Emilka z tym misiem. Dobra, to tu włóż Emilkę. Alicja, jak się czuje? Też dobrze. No to tutaj ją odłoży Bianka. A wózki rozumiem, że sobie schowaliście do wyposażenia. No trudno, jak babcia będzie chciała pójść, to się wyjmie z waszego wyposażenia. I co? O, jak jego już mają energię niską. Też by mogli pójść coś zjeść. Pójdźcie wszyscy na surówkę. Jeszcze Virginia się nie bawiła z żadną swoją siostrzenicą. Ale okej, okay, może jeszcze zdążę kiedyś. Dobra, wszyscy jedzą surówkę. Ciekawe, czy wszyscy będą razem siedzieć. Mam nadzieję, że tak byłoby słodko. Julia się jakaś taka zmęczona zrobiła? Jakoś tak szybko. Ile masz dni, Julia? 178. Sporo. A kociaki? Kociaki różnie. Weź usiądź, to może porozmawiasz z nimi, jak będą jedli. Please, please, będzie fajnie. Dastan, idź, jedz sobie. A potem sobie idź podrap. Zoe, kontakty spadły, ale na razie śpi. Może Virginia się z nim później pobawi? Ty też powinnaś tutaj jedzonko i potem drapanie i w ogóle. Co to? Oznakować. Sweet. Rozmawiacie? O, jak fajnie, wszyscy usiedli tak jak chciałam przy stole. Virginia, powiedz, że bierzesz tableta. Nie, na szczęście nie. Rozmawiacie? Dawna przyjaciółka? Mamy ją na maksa. Mikołaj, idziesz odnieść talerz? O, to miło z jego strony. A weź potem usiądź tutaj. Będzie fajnie. Sobie posiedzicie wszyscy razem przy stole. Jest tyle krzeseł, ile mieszkańców, bo niektórzy mieszkańcy są jeszcze za mali, żeby siedzieć. Weź, usiądź chociaż na chwilkę. Będzie fajnie. Aha, oni są przemoknięci, nie powinni ubrania zmienić. No ale okej. Okay. Nie, oni nie chcą rozmawiać. Dobra, w ogóle jak tu na przykład Julia ma... Teraz muszę zobaczyć te drzewo genealogiczne. O, tak, mamy Mikołaja. I co oni są? To jest jego żona? Tak, to jest jego żona. O, ojciec. A u Julii go nie ma, to jest smutne. Dobra, ale przejdźmy do Julii. No, to tutaj jest jej dwójka dzieci. Virginii nie ma. Ale tu są córki. O, jak to wygląda od strony Michała? U niego nie ma znowu tej Julii. Jak słodko. Dobra, mniejsze z tym. Ty, Mikołaj, nie miałeś żadnej rodziny tutaj? W sensie rodziców czy coś? Chyba nie. Co się stało? Jakoś tak dziwnie chodzą. Dobra, zalotne dowcipy. Julia się powoli śpiąca robi, więc może nie bierzcie spać. Śpi. Virginia. Znowu chcesz kogoś sfotografować? Weź ty. Chcesz ludzi straszyć aparatem. Czy nie możesz prysznic wziąć w sumie? A wam się spełniły te marzenia takie wszystkie romantyczne? Szczotkowanie dostanę raczej nie jest romantycznym marzeniem, no ale... Powiedz jeszcze coś miłego... Potrzymaj ją za ręce... o, pocałuj... Co jeszcze? Spodaj jeszcze pocałunek? Pochwal wygląd? Kwiatuszki? O, kwiatuszki! Może rzuć przyjazno, czemu nie? To i tak jest romantycznych. Poza tym w związku też się trzeba przyjaźnić. Dobra. Co jeszcze możecie tam zrobić fajnego? Miłosny uścisk. Okej, Virginia bierze prysznic. Kurczę, ja mi kupiłam tą stację do badań naukowych, ale ona zajmuje trochę miejsca i to jest ten problem.
Dobra, o, portret. Ona może teraz portrety malować. A musi ten ktoś stać? Przed nią? Niech namaluje do stanka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fajnie by było, jakby uwieczniła wszystkie koty. Romantyczne. Romantyczne zdjęcie racy. Masaż zaległy. Obciskuj się. Słodkie, muszę potem te romantyczne zdjęcia wszystkie obejrzeć. A już są śpiące. Wiesz, w ogóle powinnam kończyć ten odcinek, tak jak zwykle. Czekajcie, czy jest jeszcze jakieś miejsce w domu, w którym możecie robić barabara, a jeszcze nie robiliście? Takie hipotetyczne pytanie, ale chyba nie, bo mamy tylko prysznic i łóżko, nie mamy już domku na drzewie. Tak, trzeba było zostawić domek. A nie mamy żadnych stosów liści, snopów siana, innych dziwnych rzeczy, poza tym pada. Więc to nie jest dobry pomysł. A nie macie stąd interakcji? Barabara, muszę wam najpierw kazać się odprężać w ogóle. Sparing? O, jest zbyt zmęczona. Możesz się rzucić w ramiona, nie ma. Poflirtuj z nim. Twoje rzadkie egzotyczne. A nie, znowu! Zapomniałam sprzedać. To obrzydliwe, zrobiło mi się znowu ochytstwo jakieś. Dobra, sprzedajemy te obleśne jajka. Wszystkie. A tu jest nasz trofeum. Nasz trofeum. Nasze trofeum, trzeba będzie powiesić. Dobra, już kończymy. Nie macie romantyczny parabar. O, jest, dobra, super. Dobra, wiem, że nie było na imprezie całej rodziny, ale cała rodzina ma teraz potomków w bardzo młodym wieku. Ojej, towarzystwo im spadło. Ktoś się będzie musiał zająć. Może ciocia przyjdzie, bo ciocia w sumie nie musi spać. No, to już nocy nie będę nagrywać. Na pewno w każdym razie nie pozwolimy im być smutnymi. Dziecko z Bianką znowu? Już ci ten? Za mało? Znaczy, mało ci dzieci? Masz jeszcze dwa niemowlęta. Dobra, zaraz coś się zajmie dziećmi, ale jak już ten, dałam to barabara, no to nie będę im teraz anulować, bo to by było smutne. Można tak przy płaczących dzieciach? Bo widzę, że mają zły nastrójnik. A, można. Dobra. To na razie w tym odcinku to było na tyle. Zaraz coś się zajmie maluszkami. A ja wracam do was w kolejnym. Pa, pa!